Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić pyszną karkówkę, żeby była w środku soczysta, była dobrze wypieczona i żeby przy niej nie było za dużo roboty. A więc zaczniemy od zalewy. Do garka wlewamy litr wody. Wrzucamy czubatą łyżkę soli. Ja używam zwykłej soli. Teraz kilka ząbków czosnku. Ja jego tylko rozgniotę, żeby szybciej puścił aromat. Trzy liście laurowe. Będzie aromatycznie. Cztery ziarna owoców jałowca. Do tego można powiedzieć łyżkę stołową pieprzu czarnego w ziarnach. A dlaczego to wszystko robię w ziarnach, to już niebawem się dowiecie. Teraz dwie gałązki rozmarynu, kilka ziaren ziela angielskiego. Ja wrzucam 4 sztuki i 2 goździki. Teraz jeszcze przemieszam troszeczkę, żeby szybciej się sól rozpuściła. To już wydaje piękny aromat. Musimy poczekać, aż nam się to wszystko po prostu zagotuje. Później odstawimy do ostygnięcia i co dalej, to już Państwu zaraz pokażę. Kiedy nasza zalewa nam się gotuje, my zajmiemy się trochę karkówką. A co ja z nią będę robił? Po prostu na tą chwilę ją tylko zwiążę w kilku miejscach. I w ten sposób karkówka jest pięknie związana. Ona nam się w trakcie pieczenia nie będzie rozchodziła. Ją jeszcze tak tutaj przeplotę. Gotowe. Karkówka związana. I teraz czekamy, aż zalewa nam się ugotuje i ostygnie, a więc spotykamy się za chwilę. Zalewa ugotowana i przestudzona, więc teraz musimy ją przecedzić. Teraz karkówkę przekładam i kładę ją na folię. I teraz karkówkę będę nastrzykiwał. Mam tu specjalną szprycę taką, kupiłem. Ona bodajże kosztowała 15 zł. Zabawimy się w Dr. House'a. Hulala. Ta igła? Nie. To nie ta igła. Panie doktorze, weźmiemy z kilkoma dziurkami. Sprawdźmy. O, jest. I teraz robimy zastrzyk. I porządnie nastrzykujemy. Niech rośnie. Jak w sklepach, chociaż ja wiem, czym ja nastrzykuję. Widzicie, tak robią w sklepach, ale żeby zwiększyć wagę, a nie po to, żeby polepszyć smak mięsa. Ups. I teraz jeszcze z tej strony zmieścimy całego litra. Zobaczcie, do 2-kilogramowej karkówki mogłem prawie zmieścić litr płynu. Chociaż już zaczyna wypływać, wydaje mi się, że to już wystarczy. Dobra, i teraz zawijam szczelnie w folię.
i tak zawiniętą karkówkę zostawiam na kilka godzin w lodówce. Możemy zostawić oczywiście na całą noc, jeżeli mamy czas, ale jeżeli nie, to uwierzcie mi, 2-3 godziny w zupełności wystarczy. I za chwilę pokażę wam, co dalej zrobić z tą karkówką. No i minęło około 4 godzin, jak moja karkówka sobie odpoczywa, taka nastrzyknięta tą zalewą, więc teraz ją rozpakowujemy i osuszamy ręcznikiem kuchennym. Ja wyścielę sobie najpierw papier, bo trochę płynu na pewno wyciekło, trochę się wchłonęło i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak ona jest mięciutka, ale to właśnie o to chodzi. I teraz dokładnie osuszamy. I tak osuszoną karkówkę będę bardzo mocno obsmażał na patelni. Chodzi o to, żeby bardzo dokładnie zamknąć mięso, żeby te wszystkie soki, aromaty w trakcie pieczenia nam po prostu nie wyciekły. To jest bardzo ważne przy pieczeniach. Naczynie, w którym będziemy obsmażać, musi być tak rozgrzane, że ma lecieć siwy dym z tego. Inaczej nie będzie to poprawnie zrobione. I wlewamy troszeczkę oleju. Niedużo, troszeczkę. Ja właśnie tak zrobię. O, zobaczcie, taką małą łyżeczkę. I teraz jeszcze papierem rozprowadzę olej po ściankach, naczyniach. Jak widzicie, z garka już się dymi. To teraz kładziemy mięso. I mocno je rumienimy. Nie ruszamy go na razie. Z każdej strony musi być dobrze zrumienione. Nie ruszajmy, bo inaczej będzie rumiane. Po prostu czekamy. Niech ono nawet się troszeczkę przypali. W tym czasie przygotuję blachę. Sprawdźmy. O, już się pięknie zrumieniło. Widzicie, właśnie o to chodzi. Musi być dokładnie obsmażone z każdej strony, inaczej nie będzie soczyste. Dobra, wystarczy tego podsmażania. Teraz wkładamy mięso do blaszki. I co teraz robię? Smarujemy koncentratem pomidorowym. Bierzemy pędzel do malowania i malujemy. Z każdej strony, dokładnie. Przy pieczeniach można nawet nauczyć się malować jak Picasso. Bo przecież gotowanie to sztuka. I na tak pomalowane koncentratem mięso posypię delikatnie płatkami soli. Mięso ważyło około 2 kg, więc powiedzmy, że około 2 godzin będzie siedziało w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. A więc do zobaczenia za chwilę. Zobaczycie, jakie to mięso będzie soczyste i pyszne przede wszystkim, ponieważ całe aromaty z właśnie zalewy są w środku w mięsie. Więc do zobaczenia za chwilę. Karkówka jest już upieczona. Zobaczcie, jak piękna i rumiana. Ona sobie odpoczywa już około 10 minut i pamiętajmy o tym właśnie, żeby nie kroić mięsa od razu po wyjęciu z piekarnika, ponieważ wszystkie soki z wewnątrz nam po prostu uciekną i mięso będzie suche. A więc teraz pokażę wam, jak ona fajnie wygląda w środku i jaka jest soczysta oczywiście. Aż by się chciało gryźć całą taką karkówkę. Tak ona ładnie wygląda, jest tak ładnie rumiana i idealnie wypieczona. Więc już wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Prawda, że idealnie? A jak ostygnie, nadaje się na kanapki. Jest bardzo mięciutka i delikatna. I na sól, i na pierś. Po prostu idealna. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, jeżeli wam się podobają moje przepisy. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.